Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji państwa i moim gościem. Witam pana, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Temat wojny na Ukrainie jest tematem dominującym podczas tegorocznego forum w Karpaczu, jednocześnie kwestia uchodźców. Na jakim etapie jesteśmy dzisiaj, jeśli chodzi o problem uchodźczy? Jest ten problem, czy tego problemu nie ma? Myślę, że wielu ekspertów jest pod wrażeniem tego, jak ten problem w Polsce jest rozwiązywany, ale nie, to nie chodzi o to, że on jest rozwiązywany przez administrację, bo rolą administracji jest stworzenie takich procedur i przepisów, które pozwolą ludziom na po prostu dobrą adaptację w naszym kraju, ale to także dzięki zaangażowaniu samych Ukraińców, ponieważ wiele z tych osób z dnia na dzień, uciekając przed wojną, przyjechało do Polski i rozpoczęło pracę. Mamy ponad 400 tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy pracują tutaj u nas w Polsce legalnie na mocy specustawy, którą żeśmy przyjęli w marcu. To pokazuje, że jesteśmy po takim pierwszym etapie pomocy humanitarnej, mamy ten etap za sobą. Jest etap takiej adaptacji tych osób w Polsce i myślę, że widzimy, że pomimo tego, że bardzo dużo czasu już upłynęło od momentu agresji Rosji na Ukrainę, to wciąż pozytywne emocje wokół pomocy dla uchodźców z Ukrainy i funkcjonowania tych uchodźców w Polsce utrzymują się. Jaką liczbę uchodźców Polska przyjęła? Myślę, że dziś możemy powiedzieć o tym, że około 1 300 000 osób to są takie osoby, które pozostały w Polsce na dłużej od momentu przybycia tutaj. Oczywiście przez Polskę w Polsce pojawiło się wielu uchodźców, którzy już na przykład wrócili na Ukrainę albo takich, którzy pojechali do innego państwa Unii Europejskiej, na Zachód, do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii, ale takich uchodźców, którzy zostaną w Polsce na dłużej, w tej chwili mamy około 1 300 000 osób. Do ogólnej liczby ilu? 3-4 milionów? Zasadniczo polsko-ukraińską granicę przekroczyło w ciągu tego pół roku 6 milionów osób, około 6 milionów osób. No tak jak mówię, no ale jest taki ruch graniczny tradycyjny, więc nie wszystkie te osoby są osobami, które są uchodźcami. Myślę, że około 2,5 miliona osób to były takie osoby, które uciekały przed wojną na dłużej, z czego ponad połowa pozostała w Polsce. Trudno mówić o tym, że przed wojną lub po wojnie, bo wojna na Ukrainie trwa od roku 2014 i to warto przypominać z uporem maniaka. Wówczas również Ukraińcy w Polsce szukali schronienia. Liczba Ukraińców przed atakiem tym i nową jego odsłoną już w pełnej skali, a więc przed 24 dniem lutego, to około 800, a nawet 1 200 000 Ukraińców przebywających w Polsce. Z tej liczby, o której pan wspomina, 1 000 000 czy 1,5 miliona Ukraińców, którzy w dalszym ciągu są i mają status uchodźcy, co najmniej 20% planuje zostać w Polsce na stałe. Przynajmniej takie są szacunki. Ja myślę, że te osoby bardzo często zmieniają zdanie, bo ich rzeczywistość jest kształtowana przez dynamikę wojny, prawda? Ja pamiętam rozmowy z uchodźcami, którzy przybyli 24-25 lutego, tuż po rozpoczęciu agresji Rosji na Ukrainę. I te osoby w większości mówiły, nie, my tu chcemy zostać najbliżej naszej granicy w województwie podkarpackim, bo za tydzień, wrócimy do siebie, prawda? Później już te osoby jechały dalej. Ja pamiętam takie spotkanie w Sianowie, w powiecie koszalińskim, gdzie spotkałem się na święta Wielkiej Nocy z uchodźcami. Oni też mówili, że no my tutaj tylko na chwilę, prawda? Później część osób rzeczywiście wróciła do siebie, a tam, gdzie była możliwość powrotu i gdzie było bezpiecznie na Ukrainie, ale przy kolejnej wizycie widziałem, że część osób już tu pracuje, już dzieci poszły do szkoły. No wiadomo, że pomimo tego, że to jest wojna, ci ludzie chcą w miarę normalnie żyć i to jest wyjątkowa migracja. Z dwóch powodów przede wszystkim. Po pierwsze, 90% to kobiety i dzieci i to jest wyjątkowa pod tym względem migracja. Takich migracji na świecie nie ma. Druga to taka, że no, tak jak mówiłem na początku, mamy około 550 tysięcy osób w wieku produkcyjnym, które są wpisane do rejestru PESEL, które się zapisały. To są osoby, które mogą podjąć pracę, z czego ponad 400 tysięcy podjęło pracę. Znaczy, takiego odsetka osób, które podjęły pracę, czyli można powiedzieć 75% tych osób, które chcą dłużej zostać w Polsce, podjęły pracę legalnie, płacą tutaj podatki, tak podatek dochodowy, muszą na co dzień kupować różne rzeczy, płacą VAT i płacą składki na ubezpieczenia. No to już jest
jest także grupa osób, która bardzo mocno pracuje na polską gospodarkę. A dodam tylko, że pomimo tego, że 400 tysięcy osób legalnie dziś pracuje w Polsce w ciągu ostatnich paru miesięcy, dodatkowo 400 tysięcy osób, to nie są osoby, które zabrały pracę, mówiąc tak kolokwialnie, polskiemu pracownikowi. One uzupełniły nasz rynek pracy. To są osoby, które dodatkowo pracują na nasze po prostu PKB, na nasz rozwój gospodarczy. Mhm. Proszę mnie skorygować, jeżeli się mylę, w połowie lipca bodajże skończyło się to współfinansowanie państwa do pobytu Ukraińców w kwocie 40 zł dziennie. Każdy, kto przybył do Polski, ma 120 dni. Mhm. Czyli ktoś, kto przybył w kwietniu, uciekając przed wojną, to jemu te 120 dni się liczy od kwietnia, prawda, a nie od początku wojny. Więc każdy ma 120 dni na takiego czasu, żeby zdecydować, co dalej. I te środki 40 zł dla polskich rodzin pomagających uchodźcom są przez 120 dni. Później to wygasa. Pozostaje to świadczenie, jeżeli Polacy pomagają, mogą ubiegać się o to świadczenie, o przedłużenie tych 120 dni. W przypadku, kiedy to są osoby niepełnosprawne, w przypadku, kiedy pomagamy kobietom w ciąży, czy też kobietom wychowującym więcej niż trójkę dzieci, no bo takim osobom najciężej jest się w Polsce zaadaptować z dnia na dzień i trzeba ten okres wydłużyć. Mhm. Jak współpraca polsko-ukraińska teraz tak naprawdę wygląda? Te relacje wiemy, że zawsze nie były łatwe, ale myślę, że wiele kwestii, które w tych relacjach pojawiały się wcześniej jako takie, które zaogniały te relacje, dziś po prostu w obliczu wojny także przez stronę ukraińską nie są podnoszone z prostego powodu. Jesteśmy narodem, który najbardziej w Europie pomógł Ukrainie i myślę, że w takich rozmowach, często powiedzmy sobie też nieoficjalnych, Ukraińcy to widzą, to pamiętają i na pewno bardzo mocno i dobrze wpłynie to na nasze przyszłe relacje. Będę mówił o ruchu uchodźczym. Ten ruch uchodźczy z lutego bieżącego roku trwający, rozproszony na przestrzeni miesięcy, a kryzys migracyjny, który był w Europie na przestrzeni lat 15-16. Większa liczba uchodźców z Ukrainy dotarła do Europy ostatnimi czasy, aniżeli przez ten czas 15-16. I wówczas Europa cała miała strasznie wielki problem. Dziś takiego problemu nie było. Dlaczego? Dlatego, że Europa była przygotowana na to, dlatego, nie, że liczyła się z tym. Pytam dość naiwnie, rzecz jasna. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, jest to wyjątkowa grupa uchodźców. Europa nie była przygotowana, bo ja pamiętam pierwsze dni, rozmowę także z innymi ministrami z innych państw. Prawda, w momencie, kiedy mieliśmy setki czy tysiące osób na polskich dworcach kolejowych, a przedstawiciel jednego z państw europejskich mówi, że możemy za 2 tygodnie wysłać pociąg, prawda, który przywiezie do naszej stolicy uchodźców, którzy uciekają przed wojną. Pamiętam też te telefony z zagranicy, czy moglibyście powstrzymać, żeby uchodźcy do nas nie przyjeżdżali na taką skalę. No, przepraszam, jak mamy powstrzymać? To co mamy też na polsko-ukraińskiej granicy powiedzieć, że teraz, prawda, Europa was nie przyjmuje? Nie, no, poczekajcie 2 tygodnie, za 2 tygodnie się zgłosi. Trzeba było wiele takich ciężkich rozmów wykonywać. Myślę, że też przyjdzie czas na to, żeby opowiedzieć, jak te dni wyglądały od strony zarządzania kryzysowego i to nie na szczeblu tylko ogólnopolskim, ale także europejskim. Ale przede wszystkim, tak jak mówię, jest to wyjątkowa migracja pod tym względem, że te osoby nie chcą być dla kogoś obciążeniem. Zdecydowana większość. Zdarzają się takie osoby, które mieszkają w miejscach zbiorowego zakwaterowania i nie widzą dla siebie pewnych perspektyw. No w każdej grupie osób jest taka grupa osób, która także jest odsetek osób, które powiedzmy sobie od razu z dnia na dzień się nie usamodzielnią, ale zasadniczo jest wiele przykładów takich osób, które przyjechały i z dnia na dzień chciały tutaj zacząć normalne życie i to też wpływa także na odbiór Polaków, osób, które uciekają przed wojną na Ukrainie. Czy Unia Europejska, Europa szeroko rozumiana, wywiązała się ze swoich zobowiązań, które mówiły o pomocy Polsce i państwom, które przyjmują uchodźców? Panie redaktorze, pomoc, którą Polska i polski naród świadczy
uchodźcom nie jest należycie rekompensowana przez Unię Europejską. Pojawiają się możliwości przesuwania środków unijnych, pojawiają się możliwości aplikowania w ramach funduszy, które są związane z migracją, ale to jest daleko za mało niż i bardzo niesatysfakcjonujące środki, bo to są środki idące w, powiedzmy sobie, w maksymalnie w setki milionów złotych, a powinny być to środki idące w miliardy złotych. I kiedy ewentualnie te pieniądze mogą do Polski wpłynąć? Rzeczywiście trwa w tej chwili taka wymiana doświadczeń i wskazywanie na to, jakie środki w Polsce są, zostały wydatkowane, jakie także koszty Polska ponosi. I mówię, no, my będziemy to podnosić na forum Unii Europejskiej, bo Unia Europejska musi wiedzieć także, instytucje unijne, że to dzięki Polsce i Polakom ta fala migracji w Europie została tak zarządzona, że nie miała takiego wpływu na inne państwa, jakby to było w latach 2015-16, i w związku z tym także Unia powinna większe środki w ramach rekompensaty za tę pomoc przekazać. Mogę się pomylić. Miliard złotych w przeliczeniu na złotówki, tyle dostaliśmy? Panie redaktorze, to są środki z różnych funduszy. Nie chciałbym dzisiaj podawać kwoty, bo media mają to do siebie, że jak powiem konkretną kwotę, to pójdzie. Ona pójdzie w eter. Na pewno mówię, to są różne fundusze, które idą w miliony, w dziesiątki milionów, czasami nawet w setki milionów, ale my tutaj mówimy o wydatkach pomocowych na rzecz Ukrainy na poziomie miliardów złotych. W związku z tym, oczywiście ja chciałbym wskazać także, że te osoby, które pozostały w Polsce, legalnie tutaj pracują, to dzięki tym podatkom, które tutaj płacą, tak jak powiedziałem, nasza gospodarka się rozwija. To nie jest tylko tak, że my ponosimy straty związane z... I warto o tym mówić, warto pokazywać, jak wiele środków w Polsce pozostanie dzięki temu, że tutaj Ukraińcy podjęli pracę, że tutaj na co dzień dzisiaj funkcjonują. Ale także trzeba pokazywać to, że w ramach takiej europejskiej solidarności to Polska stanęła na wysokości zadania i tak jak Turcja czy Grecja w 2015-16 roku otrzymały dodatkowe środki w budżecie unijnym na pomoc uchodźcom, tak Polska takie środki powinna także otrzymać. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker, dziękuję panu i państwu. Do usłyszenia. Bardzo.